przywódca sieciuchów, postanawia porwać Netkę. Na jej miejsce podstawia robota. Robot ten, sterowany przez sieciuchy, ma za zadanie zniszczyć główny komputer sieciaków. Sieciaki, nieświadome zagrożenia, są w wielkim niebezpieczeństwie. Mamy cię! Netka we własnej osobie! Czyste zło jest genialne! Już niedługo cały internet będzie nasz! Sieciuchów! Bez ciebie drużyna sieciaków nie powstanie! Czyste zło uwięzi cię w swych lochach na zawsze! Idź stąd, ty śmierdzący sieciuchu! Czyste zło nie jest na tyle silne, żeby włamać się na skrzynkę e-mail mojej babci! Nie chcę mi się dłużej na ciebie patrzeć! Idź sobie! Pożałujesz, że tak mówisz. I tak znajdę sposób, żeby powiadomić kogoś o tym, że w internecie przytrafiło mi się coś złego. Wiem, że mówienie innym o przykrych przeżyciach związanych z internetem to ważna zasada bezpiecznego korzystania z sieci. Lekcja numer 1. Gdy coś was zaniepokoi w internecie, powiedzcie o tym komuś bliskiemu. To jasne, że o rzeczach, które widzieliśmy w necie, trzeba rozmawiać. Mało tego, trzeba zabezpieczyć swój komputer, czyli zainstalować programy antywirusowe i firewalle. Sieciuchy są bardzo, bardzo złe. Sieciaki muszą walczyć z sieciuchami. Złe sieciuchy na pewno przegrają. Ej, Netka, wszystko w porządku? Jakoś dziwnie się zachowujesz, jak nie ty. Daj jej spokój! Dziewczyna najwyraźniej jest zmęczona. Odpocznij sobie, Netko. Kąpel ma rację. Musisz dobrze wypocząć, Netko. Chodźmy, dajmy się Netce wyspać. Sieciaki muszą walczyć sieciaki z sieciuchami. Muszą walczyć z sieciuchami. Złe sieciuchy na pewno przegrają. Niech w sieci panuje chaos, o panie! Zawsze i na każdej stronie! Nasz plan działa! Już tej nocy robot udający Netkę wkradnie się do głównego komputera sieciaków i zarazi wszystkie dyski niszczycielskim wirusem, którego stworzyłeś specjalnie na tę okazję, o panie! Sieciaki staną się bezbronne bez swojego głównego komputera! Sieć będzie tylko nasza! Tak, szczególnie, że mamy prawdziwą Netkę! Bez Netki nigdy nie powstanie drużyna sieciaków! Jestem genialny! Halo? Cześć, IP. Tu Netka. Spociak i taki jeden jego kolega z naszej szkoły są w wielkim niebezpieczeństwie. Dziś siedziałam w kafejce internetowej i stało się coś dziwnego. Z komputera wyszła obrzydliwa postać i wciągnęła mnie do internetu. Wiem, że to brzmi... ale... Spokojnie, Netka. Doskonale wiem, o czym mówisz. Dziś byłam świadkiem czegoś podobnego. Złe, czarne postacie... To pewnie sieciuchy. Net robi? Mówił, że coś ci grozi. Ale myśleliśmy, że już wszystko w porządku. Net kto? Złe sieciuchy oszukały Spociaka i kompla, podstawiając na moje miejsce robota. Ten robot wygląda identycznie jak ja. Jak to? Widziałam film, na którym chłopcy rozmawiali z Netką. Ale to nie byłam ja. Robot, który mnie udaje, chce zawirusować główny komputer sieciaków. Musisz ich ostrzec. Miejmy nadzieję, że nie jest za późno. Nie bój się, Netko! Uratujemy cię! To znaczy, sieciaki cię uratują! Dostał!
Dostałem wiadomość od IP. Wasze przeczucia były słuszne. Netka, którą uratowaliśmy, jest robotem wysłanym przez czyste zło. A widzisz, kompel? Mówiłem, że coś z nią nie tak. Grozi nam ogromne niebezpieczeństwo. Widzisz, Netrobi, nie macie z nami szans. Internetowe zło zatriumfuje. Zaraz zarażę wasz główny komputer najgroźniejszym wirusem stworzonym przez czyste zło. Ivy, co ty tu robisz? Skontaktowała się ze mną prawdziwa Netka. Powiedziała mi, co się stało, a ja zaalarmowałam sztuczną inteligencję. Netka w porę powiadomiła IP o tym, co się dzieje. Dzięki temu uniknęliśmy katastrofy. IP, uwolnij sieciaki. Ja zajmę się robotem. Za robotem oszustem! Za robotem oszustem! Dzięki temu, że znam zasady bezpiecznego korzystania z internetu, twój plan się nie powiódł. Ty i te twoje nędzne sieciuchy. Ech, nawet nie chcę mi się z tobą gadać. Ciao! Nie! To nie może dziać się naprawdę! Dawać mi tu wszystkie możliwe sieciuchy! Za nią! Zapłaci za swą zuchwałość! Czyste zło i zastępy sieciuchów są już w drodze. Dobrze, że jesteście! Sieciuchów będzie tu zaraz cała chmara! Dzieciaki, chwyćcie się za ręce, a staniecie się drużyną sieciaków. Każdy z was zdobędzie unikalną zdolność walki w sieci. Sieciuchy są już bardzo blisko. Czuję to. Sieciaki, złapcie się za ręce. Dzisiejszy dzień jest szczególny. Dziś powstała drużyna sieciaków. Sieciaki będą zwalczać sieciuchy i uczyć dzieci, jak bezpiecznie surfować po sieci. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowo smutny dla nas, sieciuchów. Niestety, właśnie powstała drużyna sieciaków. Ale nie poddamy się. Musimy konsekwentnie niszczyć internet. Oto przed wami mój najnowszy wynalazek. Oto sieciodestruktor!